Cześć, tu Agnieszka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaproponuję Wam jabłka faszerowane. Jeżeli jesteście, tak jak ja, fanami szarlotki, ale nie chce Wam się gotować, to jest taka bardzo prosta wersja szarlotki. Zaczniemy od tego, że mam przygotowane 4 duże jabłka. Jabłka będą faszerowane płatkami owsianymi, orzechami pekan oraz żurawiną i rodzynkami. Do nadzienia użyję również 5 łyżek cukru trzcinowego, a także 1/4 kostki masła. To są takie 3-4 łyżki roztopionego masła po prostu. Całość przyprawimy gałką muszkatałową oraz cynamonem. Ja mam tutaj ćwierć łyżeczki gałki muszkatałowej oraz całą łyżeczkę cynamonu. Aby jabłka nie spaliły nam się w piekarniku, należy je podlać sokiem jabłkowym. W pierwszej kolejności musimy sobie oczywiście rozgrzać piekarnik. Ja rozgrzewam piekarnik do temperatury 200 stopni. Góra dół, standard. Moje jabłka przewracają się w każdą stronę, więc muszę delikatnie ściąć tutaj sobie podstawę, tak żeby ją wyrównać. Musimy je wydrążyć. Ja zacznę od tego, że obiorę sobie tutaj kawałeczek skórki z jabłka. Widzicie, tak około centymetra od górnej powierzchni jabłka. Jabłka po obraniu należy skropić sokiem z cytryny, ponieważ one bardzo szybko ciemnieją. Wybierzcie sobie takie jabłka, jakich lubicie, po prostu jakie lubicie jeść na co dzień. Możemy zacząć wydrążać jabłka. Ja na początek użyję noża, którym dokładnie wykrawam środek jabłka, pozbywając się przy okazji pestek. Ale pamiętajcie, żeby nie zrobić tego nadmiernie i nie pozbyć się całego miąższu, ponieważ farsz z dołu nam wypadnie. Więc ja teraz przechodzę do użycia małej łyżeczki. Pora przesiekać nasze orzechy, a także rodzynki i żurawinę. Żurawinę i rodzynki musimy przesiekać dość dokładnie, ponieważ one mają swoją naturalną teksturę, która jest dość lepiąca i na tym nam zależy, żeby po prostu uzyskać kleistość masy. Pora połączyć wszystkie składniki. Więc do większej miski przesypuję orzechy, żurawinę z rodzynkami. A następnie płatki owsiane. Dosypuję również cukier, ponieważ cała masa ma być dość słodka i powinien wytworzyć się fajny karmel. Następnie masło oraz przyprawy. Całą masę dokładnie mieszamy. Pora zacząć nadziewać jabłka. Więc ja przesypuję farsz do środka, delikatnie go dociskając.
Jabłka przekładamy do naczynia żaroodpornego. A teraz musimy podlać je niewielką ilością soku jabłkowego. W tej chwili jabłka trafiają do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni Celsjusza na około godzinę. Ja do moich jabłek będę zaglądać za jakieś pół godziny po raz pierwszy i wtedy będę je polewać tym sokiem, który się wydobędzie z jabłek plus tym sokiem, który podlałam po prostu na dnie naczynia. Właśnie mija pół godziny, odkąd moje jabłka spoczywają w piekarniku. Pora więc podlać je tym sokiem, który się z nich wydobył, a także sokiem jabłkowym. Ja żałuję, że naprawdę nie mogę przenieść Wam tutaj zapachów. Połowa czasu za nami. Jabłka spędzą w piekarniku kolejne pół godziny. Po godzinie spędzonej w piekarniku moje jabłka pieczone prezentują się w taki sposób. Ja polewam je jeszcze na koniec z tym sokiem. Jabłka dekorujemy jogurtem naturalnym. A także posypujemy odrobiną kakao bądź też startej czekolady. Moja alternatywa szarlotki dla leniwych, jabłka pieczone, bardzo dobrze sprawdzą się na śniadanie. Polecam bardzo serdecznie, spróbujcie ten przepis. Po inne zapraszam na mój kanał. Smacznego!